serdecznie w pierwszym majowym saloniku politycznym Telewizji Republika, w którym goszczą Mariusz Gierej, Karol Gac i Łukasz Warzecha. Dzień dobry. I wydawałoby się, że wiele się nie mogło zdarzyć w takim tygodniu, kiedy to grill, majówka, pochody, no ewentualnie inne imprezy pierwszomajowe, ale parę rzeczy się jednak zdarzyło i chciałbym zacząć od tego, co na przykład ja z pewnym opóźnieniem w ogóle zauważyłem całą sprawę, ale jak już zauważyłem, to uważam, że jest znacząca. Zablokowanie szeregu stron internetowych przez chyba ABW, ale nie mam pewności co do tego, kto je zablokował, jako stron szerzących dezinformację rosyjską. No i tak, kto między innymi jest to dość popularna strona w Realu 24. Większość z tej listy to były jakieś takie adresy, które nikomu nic nie powiedziały. No i bardzo mnie zastanawia ten precedens. Kto uznaje, co jest rosyjską dezinformacją, a co nią nie jest, według jakiej procedury to uznaje, jak to blokuje, bo nie znalazłem nic w polskim ustawodawstwie, co by to ściślało. No to wyjaśnij. Chyba moje wyjaśnienie cię nie usatysfakcjonuje, tak jak chyba nikogo, komu to wolność słowa sobie ceni, którą gwarantuje, przypominam, 54 artykuł polskiej konstytucji i mówi bardzo wyraźnie, że cenzura prewencyjna jest w Polsce zakazana, no poza sytuacjami stanu wyjątkowego i stanu wojennego. Ale nie mamy stanu wyjątkowego. Nie mamy ani jednego, ani drugiego, na szczęście. No więc jak to się stało? Otóż jest sobie taki artykuł 180 w ustawie Prawo telekomunikacyjne i ten artykuł, co ciekawe, sam zacząłem sprawdzać, od kiedy on tam jest, bo myślałem, że może to PiS go wprowadził, znając ich zapędy takie, ale nie. Okazuje się, że ten artykuł jest dokładnie od samego początku istnienia prawa telekomunikacyjnego, które tam zastąpiło inne PRL-owskie ustawy, czyli od 2004 roku. Za czasów Leszka Millera została przygotowana ta ustawa, wtedy on tam miał inny numer, nieważne. No w każdym razie ten artykuł mówi, że na żądanie uprawnionych podmiotów, które nie są w tej ustawie wymienione, operator telekomunikacyjny ze względów bezpieczeństwa państwa, obronności bezpieczeństwa państwa i zagrożenia dla porządku publicznego ma obowiązek natychmiast zablokować dany podmiot, czyli w tym wypadku stronę internetową. I teraz dzieje się to bez powiadamiania kogokolwiek, bez żadnej procedury, to jest decyzja administracyjna, ten uprawniony podmiot wystosowuje wniosek do operatora, operator ma obowiązek wykonać, można najwyżej odwołać się do sądu administracyjnego, ale wiemy, jak to działa. Sąd administracyjny dwa lata będzie To jeszcze działa jako ale dwa lata to pewnie taka sprawa, zwłaszcza, że właśnie nie ma jasności, kto to zrobił, bo jak mówię, nikt się nikomu nie musi tłumaczyć. Nawet nie wiadomo, jakie to są te uprawnione podmioty, bo jak mówię, ustawa tego nie wymienia, podobno nie ma też rozporządzenia wykonawczego do tego, więc nie wiadomo tak naprawdę. Nie musi być żadnego uzasadnienia, dlatego Marcin Rola mówi, że on nie wie właściwie, co się stało, no bo nikt mu nie musi odpowiadać, nikt mu niczego nie musi wyjaśniać, czyli sprowadza się to do tego, że siedzi sobie pan minister spraw wewnętrznych, mówi, czyli jednak wiesz kto. No, bo domyślam się, że większość tych tak zwanych uprawnionych podmiotów jest pod ministrem spraw wewnętrznych, chociaż mógłby to być na przykład też minister obrony, no powiedzmy. Finansów też. A dlaczego być to tak, minister? A może jest to jakiś pan Pipsztycki, który siedzi u kogoś w sekretariacie i na przykład nie lubi takiego Albo jakiś na przykład sekretarz stanu w kancelarii premiera, nie będę tu palcem na nikogo wskazywał. I proszę bardzo, to proszę zablokować. No i blokada i koniec. No i w ten sposób mamy mechanizm cenzorski de facto, który tam można ominąć, jak się trochę zna, wie jak się tam konfigurować sobie internet, no ale jednak jest ten mechanizm cenzorski, który się o tyle różni od tego oficjalnego mechanizmu, który jest na przykład w ustawie o stanie wyjątkowym, że tam jest wszystko napisane, że organem cenzury prewencyjnej jest wojewoda, że decyzja jest natychmiastowa, że przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego. To jest inaczej. Tam jest po prostu no, jasna sprawa. Natomiast tutaj jest taki sąd kapturowy, o którym nikt nic nie wie. No zaczynam marzyć, żeby ministerstwo Elon Musk wykupił. No.
wprowadzić mnie, ale pan, poważnie, no bo ja rozumiem, w Realu 24 i sam Marcin Rola mogą być różnie oceniani. Tu akurat wiele słyszałem głosów na antenie Republiki, że dobrze, że jego akurat, ale może ten sam ktoś następnym razem zablokować i stronę albo, Republiki albo na przykład. Albo inny ktoś tylko w tej samej funkcji. Albo inny tak, ktoś, bo nie daj Boże innych niekorzystnych wynikach wyborów i stwierdzić na przykład, że my tu szerzymy propagandę antyeuropejską po prostu i co? I jajco, no. W głowie mi się nie mieści, że w Polsce takie rzeczy, nie wiedziałem o tym artykule. No teraz to nie wiem, co z tym zrobić. Więc. Sytuacja jest bardzo dziwaczna. Znaczy, w ogóle świat jest dziwacznie w tej chwili poukładany, bo trochę mi to przypomina to, co mamy w Rosji. Ale nie w tej... Nie w Wielkiej Brytanii, ale to akurat ale nie, jest bardzo bliskie jedno ale, do drugiego. Ale nie w kontekście tym, o którym myślicie, tylko w kontekście tego, że Putin sobie zrobił coś takiego, co nazywa proxy war. Prawda? Wojna zastępcza. Nie ma wypowiedzenia oficjalnego jej wojny, prawda? Nie ma oficjalnego zerwania stosunków dyplomatycznych. Mało tego. Gaz, jak płynął Jamałem na Ukrainę, dalej płynie, prawda? Żeby była jasność. Te wszystkie rzeczy funkcjonują. Jedyny problem jest taki, że otóż żołnierze rosyjscy, kontraktowi, odmawiają wyjechania do pracy na Ukrainę. Bo mają takie prawo, bo nie ma wojny, więc że armia rosyjska, że tak powiem, ma kłopoty z... Słyszałem o takich, tak. No ale tam jest dużo pralek, muszli klozetowych i innego dobra, więc jakoś rekruci się znajdują. Coś tam znajdują, ale zwróćcie uwagę, że to jest tak naprawdę wykorzystywanie takiego proxy war do stanu wojny, nie wojny. I teraz to, o czym ty mówisz, ten artykuł, jest ewidentnie proxy prawem, prawda? Czyli mamy prawo, które jest taką furtką dla polityków na uprawianie rzeczy, których mimo całej głupoty, która się leje w tych portalach, mnóstwa przekłamań, mnóstwa jakiejś dziwacznej logiki, i są wykorzystywane takie rzeczy do wprowadzenia, no trzeba powiedzieć, cenzury prewencyjnej. Tak jak mówię, nie podoba mi się to, co robi Rola. Jest prymitywny, chamski często, etc. Mógłbym dalej wymieniać. Tak w sytuacji wolności słowa jest to element, który jest nadrzędny dla demokracji. Ale... I dokończę myśl. Stosowanie tego typu mechanizmu, takiego proxy prawa, do tego typu elementu pokazuje tylko jedną rzecz. W moim przekonaniu imposybilizm prawny. Bo jeżeli nasze ABW albo inna służba razem z panem premierem, z jego żoną i wszystkimi przygłościami wiedzieli od listopada czy października, że szykuje się atak na Ukrainę, prawda? To, przepraszam bardzo, przez pół roku można przygotować zarzuty, jeżeli się chce to zrobić zgodnie z sztuką prawną, postawić te zarzuty i sąd niech wyda decyzję. No bo jeżeli ktoś jest, przepraszam, agentem, mówiąc wprost, to niech dostanie zarzuty, niech pokażą dowody. Proszę bardzo, idziemy z agentem. Parę z tych zablokowanych stron bym podejrzewał. Jeżeli wchodzimy, ale wtedy też. Poczekaj, jeżeli wchodzimy w wojnę, mamy stan wojenny, też sprawa staje się jasna i przejrzysta. Ale Mariusz, przepraszam, to nie konsekwencja, bo przecież my wcześniej mieliśmy taką proxy epidemię, jeżeli użyć no tego określenia. Ale zaraz, sam byłeś, no jak pamiętam, nie protestowałeś tu przeciwko temu, co prawda nie domagałeś się, żeby Somera z programu wyrzucić i za te antyszczepionkowe rzeczy. Przepraszam cię bardzo. Ale... Przepraszam cię bardzo. Ale więc to nie jest personalnie do ciebie, a tak? Ale właściwie wrażliwość nasza została w ten sposób przełamana, tak? Że o, tu antyszczepionkowcy, to w imię, ponieważ jest panika, nie. No nie powiem epidemia, bo formalnie epidemii nie było, ale była panika, więc w imię paniki zatkać gęby nie, tym, co to... Stan epidemii został ogłoszony. Ale... I nie został zniesiony do dzisiaj. No, nie został zniesiony, ale, stan epidemii jest właśnie takim dziwnym proxy stanem wyjątkowym. Tak. Przepraszam państwa za nadużywanie tego słowa, już przestaniemy z tym proxy. Ale to jest bardzo...
bardzo trafne. Ja jeszcze przypomnę o jednej rzeczy, bo to myślę, że warto przypominać o tym, a mało się o tym mówi, że lekarze, a propos cenzury, to jest dokładnie to, co mówię, lekarze, których opinie się nie spodobały, do dzisiaj są ciągani przed okręgowe izby lekarskie. Dobrze, przerwę ci jedną rzecz, bo akurat znam sprawę tych lekarzy. Jeżeli lekarz stosuje niezatwierdzone procedury i naraża to pacjenta na... Nie mówię o tym. Ja teraz czytałem, że ZUS zaczął kwestionować zwolnienia lekarskie wystawione za pomocą teleporad i teraz ci lekarze mogą mieć problemy. Ale to tak na marginesie. Będą musieli zwracać dniówki za tych, których zwolnili. Nie wiem, ale to jajce, to by było, że się nie zgadza. Ale to jest ciekawe, ale wracając do tego tematu, no tutaj ewidentnie zderza nam się kilka kwestii, bo właściwie ja się mogę zgodzić tu z tymi trzema opiniami, które padły. Bo z jednej strony oczywiście to jest, wracając do tego, co mówił Mariusz, w jakimś stopniu, mam takie wrażenie, przejaw pewnego imposybilizmu państwa, no bo można to odczytywać jako pewnego rodzaju pokazówkę, czy pokaz siły, że coś robimy, że zwalczamy rosyjską dezinformację, bo żeby było jasne. Ja nie mam wątpliwości co do tych stron, które zostały zamknięte, jakie treści one szerzyły w większości wypadków. Ja je też znam z internetu, znam te środowiska, znam tych ludzi i generalnie tam można było mieć bardzo daleko idące wątpliwości co do też kierunków, poglądów i tak dalej, tak mówiąc to najdelikatniej, ale to rzeczywiście przypomina wszystko system kapturowy, to jest raz. Dwa, że z jednej strony można powiedzieć, że zwalczamy rosyjską dezinformację, ale z drugiej strony wiemy też doskonale, że agentura sobie hula w różnych obszarach życia społeczno-politycznego. Rząd w ogóle odpuścił te kwestie NGO-som i innym różnym, o których moglibyśmy rozmawiać pewnie godzinami. I tu nawet też z tym nic nie zrobiono. Kwestia jawności pieniędzy dla NGO-sów, nawet taka podstawowa. Nawet taka podstawowa też wywołała histerię i też tutaj się okazało, że jednak się nie da, chociaż można by było. No i teraz nagle wszyscy ze zdziwieniem odkrywają pewne karty. No z drugiej strony oczywiście rację ma też Łukasz, mówiąc, że dzisiaj te strony, z którymi ja oczywiście się absolutnie nie utożsamiam i tutaj jakby bez dwóch zdań, ale z drugiej strony za chwilę przy innej okazji może paść cokolwiek innego i to też, jeśli chodzi o kwestię wolności słowa, absolutnie podobać się nie może. Oczywiście możemy się możemy rozmawiać na ile, jak to wypośrodkować wolność słowa versus bezpieczeństwo państwa i ten konflikt. Trochę tak ta dyskusja mi przypomina to, co działo się przy okazji pandemii koronawirusa. Czyli z jednej strony na ile wolność słowa, znaczy na ile wolność jednostki może być ograniczona przez państwo w imię czegoś tam i tak dalej, jak to się wszystko skończyło, wiemy doskonale. Nie przez państwo, w tym problem, że nie przez, tylko Bóg wie przez kogo. Znaczy, no. wiemy, że przez państwo oficjalnie, ale przez kogo państwo dokładnie? Musiało to zrobić. Państwo to są instytucje i procedury, a tu nie wiadomo jaka instytucja tak naprawdę i według jakiej procedury. Chcesz powiedzieć, że nie ma instytucji i nie ma procedur? No to jest gang, w tej sprawie nie widzę, jaka instytucja według jakiej procedury. Czytałem dwie czy trzy analizy prawne poświęcone właśnie temu zapisowi, który nigdy takiego zastosowania wcześniej, no przynajmniej nie wiemy o tym, nie znalazł. I na przykład w jednej z tych procedur, z tych analiz przeczytałem, że nie jest sformalizowana forma wniosku, w jakiej uprawniony podmiot żąda zablokowania, no więc należy napisać taki ogólny wniosek. Zisiek, weź tam coś piszą o mnie kiepskiego, weź zablokuj tych pentaków tam coś Może to być taki wniosek. Znaczy, jeżeli to mówią, to piszą prawnicy, podkreślam, to były analizy prawne, nie jakieś tam publicystyczne, no to znaczy, że naprawdę mamy do czynienia z takim zapisem, w którym można na tej zasadzie to załatwić. No ale to też nie jest szokujące. Waldek ze Zdziszkiem pogadałem, przypadkowo oczywiście. Też nie jest to szokujące, znaczy jest, ale nie jest w tym kontekście, jak wiemy, jak funkcjonuje państwo w wielu obszarach, gdzie to załatwianie na poziomie nieoficjalnym, nieformalnym ma się bardzo dobrze. Jak wiemy, jak był procedowany i tworzony Polski Ład i inne przepisy i też do końca właściwie nie wiadomo, skąd się duża część ich wzięła. Potem się okazuje, że nikt właściwie nie wie. I tutaj też pewnie było tak, że była sobie jakaś narada, a może i nie. Może było jakieś ekspertyzy, a może i nie. A może po prostu to się wszystko rozstrzygnęło na linii MSWiA, Kancelaria Premiera, bo tam jest przecież resort cyfryzacji wchłonięty. I zapewne tym torem to sobie poszło. No ale zobaczymy, czy ktoś się do tego przyzna, bo jedyny chyba, mam wrażenie, ślad, to był ślad wywodzący się z NASK-u, gdzie wskazano, że to są kwestie niejawne. NASK to przypomnijmy, to jest ten taki państwowy operator, który się zajmuje adresami DNS między innymi w Polsce, czyli takimi, które tam komputer kierują w odpowiednie miejsce. I będzie
Będzie puenta, ale puenta będzie po przerwie.